A przez to, że mam trochę świrowanie na temat wilków, to taka ciekawostka. Tutaj jest zejście do rzeki i tu były takie oto tropy. Widać, że psowate. No ale na przykład ten długi dosyć. O, taki długi dla porównania z ręką. I one prowadzą tam. Coś tu wskoczyło, wykąpało się. One prowadzą tak. Tutaj, 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 tutaj. I tam jakby wskoczyło do wody. No, wilki by pływały w zimie, futro zmoczyłyby. No nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze raz, no na przykład w porównaniu z ręką, no kurczę, wydłużony trop. No taki trochę mniej psowaty. Nie mam tu możliwości jakby sprawdzenia, bo nie ma tropów, żeby one prowadziły gdzieś daleko w linii prostej. No tylko jest takie o przejście jakby stąd przez tutaj i tutaj wejście z powrotem. Na pewno to było w nocy albo wcześnie rano, bo te ślady są już później, są przyjechane, przejechane. Także no to było wcześniej, później coś jechało. No i jedynie tu chyba je najbardziej widać. Bomba duża. Ona już tygodniowa, myślę. No widać, że sierść typowo wilcza. Tam chyba jeszcze nie będę grzebał ze względu na pasożyty. Ale tutaj to wydaje mi się, że kawałki kości. No, kawałki kości bankowo żerowały na jakimś, na jakiejś większej zwierzynie. Są tutaj. Są. Czy to wilcze? Wyglądają na wilcze. Bardzo dużo sierści tej wielkości. Proszę. Czy to wilcze? Okoliczności przyrody, las gospodarczy. Szedłem wcześniej i już te tropy obserwowałem. Wydawało mi się, że to tropy psa, bo tam też były tropy ludzi. To jest akurat odbity mój but, ale im sobie dalej spaceruję, tym bardziej one mi wyglądają, może tak, tym bardziej mi nie wyglądają na tropy psa. Tutaj trochę się zatrzymał jakby, bo tutaj odszedłem z pół kilometra i na tej leśnej drodze nie ma już tropów ludzi, czyli on nie spacerował z człowiekiem i ciągną się dość prosto tam dalej. Tutaj prawdopodobnie sznurowanie wilka, bo dość w jednej linii tropy takie lekko wydłużone, a to raczej tutaj się tak ciągną przez środek, a raczej wilk i to chyba nie jeden. Tutaj są wielkie łapy, obok mniejsze.
raczej nie psa. Wygląda jakby stare chyba tropy, ale no, przynajmniej dwa wilki sobie gdzieś ciągnęły wzdłuż drogi. Dosyć duże, ale już dawno temu. Siódma 14, wcześnie rano, fajne klimaty, taka mała rzeka. Niestety muszę cicho mówić, żeby nie hałasować zbytnio. Dość duże w okolice lasy. Lasy państwowe, jeden rezerwat, ale rezerwat daleko. I taki szkielet, ale już stary dość. Nie wiem, czy ofiara wilków. Się zastanawiam, ale żebra dość mocno zjedzone. Niestety sam tylko szkielet wyleczony z tego lasu gospodarczego, chyba tą ścieżką tutaj. Tu jeszcze resztki futra. Chyba. Ciekawe, ciekawe. Czy to ofiara wilków? Czy nie ofiara wilków? Ale teren jest tu wyjątkowo wilczy. Tu jeszcze jakieś odchody. Wyglądają jakby Daniela chyba, bo trochę za małe na jelenia, a za duże na sarny. W takich okolicznościach przyrody coś się rozegrało. Jakieś sceny drastyczne. O, i tutaj chyba jeszcze coś się działo. Czyżby tutaj rozgrywał się dramat? No, chyba tak. A tam został przeciągnięty szkielet. Ma bardzo dużo długiego futra, czyli jest to jeleniowate futro raczej. Czyli ofiara wilków. Ale już dosyć dawno temu żebra pokryzione były przy tym szkielecie dosyć mocno. Także o, jest tutaj kolejna część. No to już ewidentnie widać, że to jelenie albo łania. I może nie tak bardzo dawno temu, jak mi się wydawało, bo jeszcze jakieś resztki
na kościach się trzymają. No i szkielet rozczłonkowany, czyli bankowo polowanie wilków. Gdzieś tutaj na tym terenie. Pójdziemy dalej. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Okoliczności przyrody bardzo fajne. Niestety mówię cicho, ale nie chcę krzyczeć. Poszyć wszystkiego w okolicy. Tutaj jest takie przejście. Widać, że tędy zwierzęta przez rzekę przechodziły. Tędy i prowadzi tam w górę. Tam leci sobie bielik, ale nie wiem, czy go będzie widać. O, tam. I to jest w takim miejscu, gdzie polują często wilki. I właśnie zastanawiam się, co on mógł tutaj wypatrzeć. A tam chyba jeszcze coś poleciało. Wcześniej było, nie wiem czy nie sójki, wcześniej było słychać dzięcioła czarnego. A resztki łani po wilkach kiedyś były znalezione na tamtym terenie. Myślę, że tutaj jest dość większa taka polana, gdzie takie duże ptaki jak bieliki mogą wystartować tak w miarę swobodnie, bo one chyba w środku lasu to nie lubią lądować, przebywać, żeby ich jakiś inny drapieżnik nie złapał. Bo tak szybko do startu nie wzbiją się jak na polanie. Spróbuję tam pójść, zobaczyć, czy nie ma czegoś, na czym on mógł żerować. Bielik krążył gdzieś w tej okolicy. Ale niestety, żeby przejść na drugą stronę tej rzeczki, nie ma tutaj nigdzie w pobliżu powalonego drzewa. Myślę, że już inni padlinożercy mu dali znać, że tu jest jakaś padlina. Albo sam wypatrzył. I dlatego już tutaj kołuję. I myślę, że coś się tutaj znajdzie. Albo po wilkach. Albo coś innego. No pewnie tu nie tracił energii sobie na latanie bezpodstawnie. I jednak coś mamy. Martwy bóbr nad rzeką. Nie jest to ofiara wilków. Dziwne, że leży na brzuchu.
nie jest nigdzie. W jakiś sposób rozharatany i zęby ma dwa normalne, czyli nie umarł z głodu. Tutaj ma charakterystyczny ubytek na tej jego ogonopłetwie, czy nie wiem jak to nazwać, czy to jest w ogóle płetwa. No niestety szkoda go, nie wiem czy to samiec czy samica, nie będę go odwracał na drugą stronę, ale raczej nie był przez coś upolowany. Tylko dziwne jest to, że w takiej pozycji jakby na plecach, czyli wypłynął tędy, coś go bolało, się przewrócił na plecy i tak zdechł. No, chyba mało prawdopodobne, musiało już go coś stąd wyciągać, raczej z rzeki, może lis, może psy, może wilki. Chociaż trudno stwierdzić. W każdym razie szkoda go. Chroniony gatunek. Kawałek od miejsca, gdzie znajdował się martwy bóbr. W sumie to nie taki kawałek, tylko 400 metrów. Też jakieś pozostałości po sierści. Ale widać, że to nie jest sierść zrzucona przez na przykład, nie wiem, sarny, tylko widać, że tu jeszcze kawałek jest ze skórą. Czyli też pozostałości po jakiejś padlinie. Chyba łania, albo dzik, albo sarna. Myślę, że coś tu się może jeszcze znaleźć. O nie, tutaj już faktycznie blisko. Och, jeszcze z kośćmi. No, świeże znalezisko. Rozczłonkowane. Szkielet. Szkielet jeszcze, no widać, że resztki krwi na tym kręgosłupie. Niektórych to może obrzydzać, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak to wilki robią, czy jak to robią, w jaki sposób się stołują, żeby odróżniać no, zwierzęta przez wilki upolowane, a zwierzęta po wypadkach drogowych i objadane na przykład przez, nie wiem, lisy, psy. Jednym takim niby wskaźnikiem to, że żebra pogryzione. Tutaj jest tylko część jest żeber pogryzionych, no ale faktycznie są. I innym takim wskaźnikiem to jest całkiem rozczłonkowany szkielet. I faktycznie ten to jest mocno rozczłonkowany. Bo wilki jak jedzą, to mocno chyba między sobą szarpią zdobycz i przez to rozrywają. Ale widać, że ona już od jakiegoś czasu tutaj leży. Bo tutaj ślady prawdopodobnie odchodów innych drapieżników, ptaków, być może kruki albo myszołów. Oj, nie wiem co to było, ale wygląda chyba, że to łania.
Nie jest to stara padlina. I tak wygląda. Tam jest jeszcze szczęka. Ciekawi mnie ta część szkieletu z tymi odgryzionymi żebrami. I czy faktycznie żebra były gryzione przez wilka? No, tak to chyba wygląda. A tutaj widać, że to świeżo odgryzione. Dobrze, że jest jeszcze mróz. To nie czuć, żeby w jakiś sposób śmierdziało padliną. No, takie uzębienie. Zdziwiony jestem, że to uzębienie to jest dość ostre u jeleni. No, mam mocno ostre krawędzie. Ale niestety niewiele zostało. To chyba miednica. Czy w ogóle nie ma śladów wnętrzności? Tutaj jest czaszka. Czaszka szczęka z zębami. No, brzydko to wygląda, ale widać, że całkiem niedawno. Oj, tutaj pokruszone kawałki kości. Czyli prawdopodobnie łania była upolowana gdzieś w innym miejscu. A tutaj w ferworze chyba rozrywania jej przyciągły te resztki. A myślę, że gdzieś tutaj może w rzece ją dorwały. Bo tutaj widać są pozostałości po niestrowionych roślinach i żołądku. I tutaj musiała też wcześniej ten szkielet leżeć. I tutaj jest jeszcze świeża krew, która się wylewała. I resztki skóry. Oj, była tu niezła jatka. I dlatego ten bielik krążył w tym miejscu. Czyli jeśli to jest taki teren i tutaj są wnętrzności żołądka, no to chyba gdzieś akcja musiała się rozegrać albo na brzegu, albo w rzece. Trudno stwierdzić. Spróbuję jeszcze gdzieś tu przejść kawałek, może będzie więcej śladów. Od tamtego miejsca, gdzie wilki upolowały łanie, odszedłem może jakieś 500 metrów w przeciwnym kierunku rzeki. I tutaj spotkałem teren prywatny, monitorowany, wstęp zwolniony. Mamy tu jakieś rozlewisko. I na terenie prywatnym wstęp zwolniony, który jest monitorowany. Zbytnio nieogrodzony. 1, 2, 3, 4, na dole piąty rumak.
nie widać, żeby cokolwiek, tam jest jakaś resztka pastucha. Tutaj jest staw i żeby konie sobie nie poszły do lasu, to chyba tylko to bejoro je przed tym niby chroni. No i tam jest nawet jeden jakiś kuc mniejszy. No także w takiej bliskiej odległości, gdzie polują wilki, no praktycznie w ogóle niezabezpieczone stado koni. No przecież wiadomo, że długo czekać chyba nie trzeba będzie, żeby coś tu upolowały. No później będzie lament. No niestety, że to wina wilków. I jeden koń jest najmniejszy, myślę, że byłby w pierwszej kolejności przez wilki uznany za ofiarę. No niestety, takie realia. Także ciekawe, co się tu wydarzy w niedługim czasie. Szkoda byłoby tych koni. Jeśli w dzień zaatakowały, myślę, że w nocy chyba raczej nie są na tym pastwisku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Bezmyślność ludzka czasem nie zna granic. Tropy chyba dzików albo jeleniowatych też tu są. Nie wiem, czemu wilki miałyby się tu nie zapuszczać. Tym bardziej, że to jest, nie wiem, 400 metrów może od tamtego miejsca, gdzie już drugi szkielet łani znaleziony w ciągu miesiąca. Być może tamto miejsce z taką skarpą i rzeczką i z powalonymi drzewami sobie w jakiś sposób upodobały. I prawdopodobnie jest tak, że sobie jakoś tam chmary łań czy chmary jeleni naganiają. I później, gdzie jest dużo powalonych drzew, jelenie mają trudniej być może uciekać. No i tam, gdzie się atakują. Chociaż to tylko taka moja teoria.